Witam serdecznie, Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie popkultura, a dokładniej polecajka taka mocna, bo wydaje mi się, że oprócz takich chichotów, wesołych podejść, i streszczeń gryzałkowych lub też nie, warto też pozytywnie, jak się coś pojawia na rynku, co mnie osobiście zachwyca, to polecić zamierzam. Potem też powstał też przegląd dokumentalny, który niedługo będzie miał swoją mocną kontynuację, ale też chciałabym nie tylko się chichotać z różnych rzeczy, które są wątpliwe w kwestii swojej jakościowo prezentacji, bo chichotać się jest prosto, ale kwestie też poleciać, jak coś naprawdę wartościowego jest. A to, o czym dzisiaj będę mówić, wartościowe jest bardzo i mnie zachwyciło. Do rzeczy jednak, zaznaczyć jednak powinnam na samym początku, że. Po zdziwieniu wszystkich ten materiał nie jest sponsorowany. Wzięłam, przeczytałam książkę, zachwyciłam się, napisałam do wydawnictwa marginesy, że będę recenzować i że w sumie nic za to nie chcę, żadnych pieniędzy za to nie chcę, ale z tego tytułu, bo oni nie no dobrze, no może pani sobie zrecenzować, proszę bardzo. Czy pani chce, no ale ja, ja już przeczytałam, ja już kupiłam za własne pieniądze, więc nic od was nie chcę, tylko chciałam zapytać się, czy nie będzie nic przeciwko, ale na dobrą sprawę może coś mi się rzucicie. i powiedzieli, że rzucą, więc z tego tytułu mam dla was trzy egzemplarze elektroniczne, e buki tak zwane, tej książki, o której zaraz będę mówić. W współpraca więc to nie jest, więc jak mówię, za własne pieniądze książkę nie byłam, własnymi oczami przeczytałam i pewnie dlatego nigdy nie będę bogata, bo polecam z dobrości serca i zachwytu, a nie dlatego, że mi ktoś za coś, za coś płaci. Jak, znaczy jak czasami płaci, to swoją drogą, i ale wtedy też polecam z, z dobrego serca. Więc, jak mówię, no to, to ta, ta willa z tym basenem, no to już wpadła do wulkanu i już jej nie ma w mojej przyszłości, w kartach życiowych i finansowych. Dobra, jak dostać egzemplarz za darmo, to moje misie kochane będą musiały poczekać do końca odcinka. Czyli jak was przesłuchacie to wszystko i się zainteresujecie i będziecie chcieli, to się dowiecie, jak, że tak powiem, organoleptycznie, Doznać tego literackiego zachwytu. Albo w ogóle literackiego, nie wiem, czy was zachwyci. Nie zachwyciło, ale do rzeczy. Chłopki opowieść o waszych babkach to jest literatura faktu, a właściwie rzecz historyczna tak naprawdę. Bo no tak w sumie to bardziej historyczna niż literatura faktu, ale z założenia historia w sumie jest faktograficzna, ale wydaje mi się, że ważna w odmitalizowaniu wsi której obraz często jest rozbryzgany yy, zarówno pod jak i naszym własnym przekonaniem o tym, jak onegdaj to kiedyś było. Autorka Janna Kuciel-Fydryszak dogrzebała się opowieści, no właściwie z początku XX wieku, skupiając się na kobietach wsi. I z ich perspektywy snuje opowieści o potwornie ciężkim życiu, właśnie na wsi wesołej. Wcale nie takiej wesołej, wcale nie takiej spokojnej, ale żeby się o tym dowiedzieć, no to trzeba przeczytać. Jest o głodzie, o wymuszonych małżeństwach, o podejściu do seksu i do higieny, o przyzwyczajeniach i o marzeniach przede wszystkim kobiet, yy, które no, w taki los miały wpisane, tak się urodziły i tak były chowane, o tym, jak nawet małe marzenia rosły do nawet nieosięgalnego wręcz snu o potędze. O, I oczywiście też jest troszeczkę o przemocy i o takich kryminalnych wątkach, no bo tam też nie było tak specjalnie wesoło, jak się możecie domyślać. Autorka Janna Kuciel fydryszak wielbicielom historycznych opowiadań, być może już jest w miarę znana. Spod jej pióra wyszła illa powieść o Kazimierze i Łakowiczównie, czy też służące do wszystkiego? Kapitalna rzecz. O tych, co Państwa kiedyś posługiwały, z czym się to wiązało. A wiązało się z wieloma różnymi ciekawymi wątkami, o których się za bardzo nie mówi. Więc to jest bardzo ciekawe, ale ja o tym dzisiaj będziemy mówić. I wydaje mi się, że to już jakby na własną rękę proszę sobie zindwigilować. Niemniej do tej ostatniej pozycji chłopki nawiązują niejako, gdyż jednym z największych marzeń prostej, wiejskiej dziewczyny było zatrudnić się u państwa i wyjść z podkarzącej ręki rodzica, uniknąć często właśnie niechcianego małżeństwa i haruby w biedzie i głodzie do końca życia. Więc to było jakieś takie wyjście. Oni mówią, że te wszystkie o tym marzyły, no ale tam spora grupa miała taką chęć. I oczywiście mogły to realizować. Jak to realizowały, to się mogą państwo dowiedzieć właśnie z tej książki. Chłopki to jest przede wszystkim bardzo gorzka historia. Historia, której tak naprawdę chyba nie chcemy pamiętać. Rozmawiamy o tym, jak to kiedyś było pięknie, romantyzujemy proste życie, jednak o jego realiach czasami niewiele wiemy. Kobiety na wsi lekko nie miały, delikatnie mówiąc, ale też się też nie skarżyły, bo i po co tu język strzępić, jak się nic nie zmieni? Być może wstydziły się często swojego losu. Natomiast no, z tego tytułu też potworną, ciężką pracą było zebranie tych wszystkich opowieści yy, i w ogóle dotrzeć do tego, jak, jak autorka musiała docierać do tych czasami ciekawych, czasami zabawnych, ale no, tak ogólnie to raczej w wydźwięku dość smutnych anegdot. Yy, I to jest. Nie powiem, że to jest szokujące, bo my chyba wszyscy sobie gdzieś tam w podświadomie zdajemy sprawę, że to nie był jakiś raj na Ziemi. I te sianokosy, to nie było tak po prostu przepięknie i wspaniale, że tam się ludzie go przechadzali i tutaj to coś wyrwali, tutaj jakąś ziemniaczka zasadzili i było cudownie, no bo chyba aż tak najdniej nie jesteśmy. Ale chyba y, też z drugiej strony, y, to jest też ciekawie spojrzeć w ogóle na te realia z taką perspektywą pełną o wszy we wszystkich aspektach życia i z tego się wyłania no taki dość yy, no smutny los. No, powiedziałabym nawet tragiczny. Powiedziałabym, o! Kobiety na polskiej wsi uznawane były często za zbędne. Wydawać pieniądze na utrzymanie trzeba było, a i tak w końcu dziewczyna tak służyć będzie za żonę kogoś innego, rodzić dzieci jedno po drugim i urywać sobie ręce w robocie, która się nigdy nie kończyła. Nie ma tu ani pięknych pól, ani uginających się od potraw stołu. Yy, raczej nie ma. Co więcej, w większości wiele dziewczyn, tak naprawdę, tak jak autorka tu przedstawia, no gotować w to potrafi najprostsze właściwe jedzenie, tylko najprostsze rzeczy. Ziemniaki, chleb, to w sumie wszystko, bo menu było bardzo ograniczone, więc nawet nie było z czego się uczyć, jak eksperymentować. To są czasy o wiele późniejsze, co prawdopodobnie wielu z nas może i zaskoczy. Natomiast jest wspaniały. Przerażająco, znowu smutne czasami, ale ten głód wiedzy, bo jeżeli jest jakaś możliwość, to dziewczyny tej kuchni się uczą bardzo chętnie. Oczywiście z produktami nie jest tak prosto, ogólnie bardzo chętnie się uczą. Tam jest taki fragment, że jedną z największych marzeń, jak ktoś mógł, to było zostać krawcową. I się okazywało, że to po prostu były tak potworne koszta, to było tak trudne do, 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 do zrobienia, bo to trzeba było znaleźć kogoś, kto nauczy. Ten ktoś nie chciał wcale uczyć za darmo, jak się można było spodziewać. Później trzeba było nabyć jakieś sprzęty, maszyny do, do szycia i tak dalej. I to przekraczało możliwości przeciętnej rodziny. Oczywiście są też majętne gospodarstwa, ale na początku wieku no, bieda aż piszczy. I to piszczy ko głosem kobiecym, Przerażająco cichutko wręcz. Z jednej strony uważa się je za zbędne, a z drugiej strony gospodarstwo nie ma jak funkcjonować. Bo to właśnie panie wstawały pierwsze, to one tam obrabiały, mężowi śniadanie przygotowywały i zasuwały tak naprawdę do końca dnia i ostatnie się kładły. Więc bez nich jest bardzo ciężko takiego gospodarstwo w ogóle było utrzymać. Co naprawdę przyjmuje w tej pozycji, to przede wszystkim... Prawda, taka chęć dotarcia do prawdy i ciekawość świata, jakim naprawdę był, a nie jaki lubimy sobie wyobrażać. Czasami nostalgia zasłania nam oczy, wszystkim nam zasłania, niezależnie od wieku. No może jak już jesteś, jak jesteśmy bardzo, bardzo młodzi, no to jeszcze ta nostalgia nas tak nie kąsa po kostkach jak później. Ale ogólnie wszyscy na to cierpimy, tak? Na, na, na tęsknotę, jak to kiedyś było fajnie, kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Nie, oczywiście nie znaczy, że to, że musimy wyrażać to w, w taki, się w taki sposób gdzieś tam w komentarzach. No, ale zawsze jakoś tam celebrujemy te swoje swoje pierwsze przeżycia, jak to kiedyś było fajnie, za dzieciaka. Natomiast, jak mówię, no ta nostalgia to, to jest taka czasami jak płachta zielonego poletka, na którym wszystko pięknie kwitnie, a pokoleniom wychowanym jeszcze na tej wsi, która z tej piszczącej niewoli kobiet się podnosiła, też się udziela. I yy, mówię o tym dlatego, że właśnie czasami takie różne opowieści pokazywane są, albo być może ja sama usłuchałam takich opowieści, gdzie było powiedziane właśnie, jak to było pięknie, jak to było wspaniale, jak to było prosto. No a realia są takie, że właściwie no niekoniecznie. Było fajnie, no było wspólnie, ale tak naprawdę, jak naprawdę było, to tutaj autorka bardzo mocno docieka i wy wyciąga naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Dużo jest też o pracy u państwa, o tym, jak właściciele majątków chłopów traktowali, o nich zatrudniali czasami. Czasami oczywiście też wspomagali, organizowali wspólną, wspólną naukę, gdzieś tam się starali opiekować, warsztaty jakieś i tak dalej. Ale dla tych, którzy mieszkali przy pańskim dworze, w czworakach, czasami były to straszne nerwy, czy będą mieć dach nad głową kolejny, kolej przez kolejny rok, czy państwo się zgodzą. Czy pan przedłużył umowę, a co za tym idzie kwaterunek? Zresztą, czego autorka nie oszczędza, stan tych kwaterunków był często. No, płakany, to znowu tak delikatnie powiedziane. Praca wolwarczna to jest często jedyny ratunek, ale nie taki raj zupełny, bo to była haruwa przecież straszna. Czasami udawało się wyjechać do miasta, gdzie młode dziewczyny często były znowu zagubione, wykorzystywane. Nie zawsze trafiałem się dobra służba. No więc to też nie było taka, to nie był taki krok, który. Po prostu jeżeli się udamy tam do dużego miasta na służbę, to wszystko już będzie pięknie, bo czasami te historie kończyły się bardzo tragicznie. Oczywiście wchodziło tutaj też w grę wykorzystywanie seksualne, niechciane ciąże, bo pan se pozwolał, a ta dziewczyna na dobrą sprawę no, nie miała jak powiedzieć nie. No, i zaczynały się problemy. Jest też opisane m, przepięknie wręcz, jak ludzie sami się starali organizować, jak głodni byli tej nauki, tej wiedzy, czegoś się dowiedzieć jakoś przez, przez m, różnego rodzaju y, informacje i zmienić ten swój świat. Jak wchodziło pod chaty radio, jak to się wszystko zaczęło bardziej rozwijać. Jaki ten głód tej, tej informacji był duży. I też jak matki oddawały ostatni grosz na to, żeby dzieci wykształcić, żeby im poprawić byt. No i ten ostatni grosz to jest, powiedziałabym szczerze, tak dosłownie, kiedy, kiedy jest walka o to, żeby dziecko w ogóle miało buty, albo czy w ogóle jakiekolwiek miało, albo czasem trzeba było wybierać: czy buty, czy chleb. I tak dalej, i tak dalej. Jak, jak już przy dzieciach jesteśmy, oczywiście, to jak skąd się te dzieci biorą, to też tam jest. Albo skąd się brały. A czy biorą się cały czas z tego samego źródła? Ale jakby kwestia jest taka, że po prostu no, o współżyciu jest tam też. O często wymuszonym, o nieścianych ciążach i o metodach zapobiegania ciąży. Jak najbardziej. No rzecz jasna, o ciężkiej pracy dzieci, no bo jak się już te dzieci już pojawiły się na świecie to się wysłało na pasionkę, żeby tam robiły, co miały robić. Tam edukacja to edukacja, no to wcale tam przymusowa jakoś przesadnie nie była. Jak można było sobie na to pozwolić, jak rodzice, czy matka chciała, żeby, żeby dziecko było wykształcone, jakoś tam robiła wszystko, no to no to, się, to, to, czasami, to czasami stawiała na swoim. Natomiast no, dzieci po prostu pracowały jak, na, jak bardziej na, na swój byt, od najmłodszego no, bo nie po to się na świecie pojawiły, żeby w okno patrzeć. Tak więc, edukacja była tam gdzieś tak, no fajnie by było, ale to jakby trzeba tam krowę zaprowadzić na paswisko. Więc tak. Bardzo ciekawy dla mnie był rozdział na przykład o wyjazdach zarobkowych do pracy we Francji, co niestety czasami bywało taką sytuacją zresztą podrębną, bo tam się dziewczyny jechały, bo tam były duże gospodarstwa. Natomiast okazało się, że praca jest o wiele cięższa w ogóle niż w domu rodzinnym czy w rodzinnej wsi. No i co tam przechodziły te polskie dziewczyny? No i też jest o, o Julie Duval, która na ich rzecz na ziemiach francuskich działała, była bardzo aktywna. Więc to są, to są takie troszeczkę mało znane. To znaczy, no być może dla kogoś to z was jest znane, no bo są jacyś przodkowie, który, którzy się otarli ten temat. Natomiast to są takie mało trochę znane historie, tak ogólnie, że tak powiem, mówiąc. Zarówno w tych historiach spisanych z emigracji, jak i tych coś na ziemiach polskich działy, jest też sporo takich, powiedziałabym, lekko kryminalnych tematów. A przynajmniej coś, co nazwalibyśmy za kryminał teraz. Więc różnego rodzaju wymuszania, bicia i inne niestety tragiczne elementy funkcjonowania i jak one były traktowane przez społeczność, jak sobie z tym radzono, albo sobie z tym nie radzono, jakie było ogólne podejście, więc to jest jakieś takie, no czym wydaje mi się, że tu jakichś wielkich zaskoczeń nie będzie, ale być może dla niektórych z Was będzie. Pozycję polecam naprawdę, że szczerego serduszka jeszcze mam. E, urodziłam się, wychowałam w rodzinie, można by powiedzieć, mieszczańskiej, to też muszę zaznaczyć, ale zaglądając dalej w historię, odszukując po, powinnowatych, gdzieś tam zawsze się wieś znajdzie. To jakbyśmy, jak popatrzymy sobie na ka każde drzewo analogiczne jakiejś tam rodziny, no to ciężko byłoby nie znaleźć tej wsi gdzieś tam. Znaczy, nie mówię, być może komuś się, zna, komuś się uda, ale to są raczej wyjątki. E, nie miałam za bardzo kontaktu z wsią jako dziecko, bo jak mówię, najbliższa rodzina na wsi nie funkcjonowała, no chyba, że gdzieś się pojechało na wczasy, tam gdzieś do, 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 jakiegoś, do jakiejś babci, jakichś znajomych, coś tam, żeby zobaczyć jak wygląda świnia, albo krowa, w, pra, w takim prawdziwym, no, w prawdziwym endurażu, że stodoła jest, że chlew, no to, to pojechałam jako dziecko, mi pokazali, a to jest, a to jest, a to jest kura i kura dziobie, tu się kosi zboże, tu jest pole, a tutaj jest przysmak na przykład, czyli chleb z cukrem. Za momentem, że bardzo się zdziwiłam, że jest to przysmak. No bo to były lata 80. więc dla mnie to nie wyglądało jak przysmak, jakoś wybitny, ale to ugoszczono mnie tam jako, jako dziecko, to pamiętam. Raz mnie tam zabrano, raz mnie babcia zabrała, to byli jacyś tam znajomi, znajomi kogoś tam, więc pojechaliśmy tam. Natomiast no to nie była taka sytuacja, że ja byłam z tą siłą jakoś bardziej, bardziej związana, nie jeździłam tam na jakieś wakacje, nie miałam tam bliskich krewnych, którzy, którzy by mogli mi tę historię opowiedzieć, albo chcieliby się nimi podzielić. Więc ominęły mnie to powieści, albo ich brak, bo starsze kobiety często niechętnie się nimi dzieliły, jak ten świat wyglądał. Nie wszystkie chciały się udzielić, czasami wstydziły się, czuły się gorsze. Taka zresztą była inna narracja. Czasami się nawet przebijaj teraz, że jak ze wsi, to, to, to jakiś wstyd, a tu na wstyd, tu miejsca nie ma w ogóle. Tylko na pamięć, bo pamięć jest najważniejsza, więc te wszystkie historie, żeby to spisać, żeby zapytać, jeżeli macie jakichś krewnych właśnie, też nawet nie o chodzi o tylko, mówimy to w perspektywie wsi oczywiście, można się podpytać, zapytać jak wyglądało, wyglądały ich życiorysy, bo być może nawet was zaskoczy. Nawet was zaskoczy, jak to było z babcią, jak to była z prababcią i tak dalej, i tak dalej. Warto więc sięgnąć po chłopki, zanurzyć się w świat, no bo jest, pod tytuł jest opowieść o, o naszych babkach. Nawet jak to nie są wasze babki, to i tak jest warto. Zanurzyć się w ten świat, który wcale nie tak odległy, no bo to co, zeszły wiek. Aż to się dziwnie mówi o XX wieku, zeszły wiek. Yy, I ten, ten świat wcale nie był taki odległy, i otaczał nas ze wszystkich stron. I nawet jeżeli, jak i w moim przypadku, w najbliższej rodzinie tych silnych, wiejskich kobiet zdeterminowanych do przetrwania, tak, dzisiaj nie doszukaliście, lub ich poznań nie mieliście jak, no tym bardziej poznać właśnie tą twarz tej historii. Przynajmniej tak mi się wydaje. No a jak się doszukacie, to chyba jak najbardziej chwytać i czytać, no bo jest to lektura naprawdę bardzo ciekawa. Ja to pochłonęłam jednym wdechem wręcz. Na jeden, na Hejnał wręcz tą książkę przeczytałam, bo tak mnie wciągnęła. I to też trzeba zaznaczyć, że jak słyszycie książka historyczna, to może niektórym wam się tak, to się tak wam się robi nieciekawie, bym My chciała, pewnie będzie nudnie. Naprawdę nie jest to nudny temat. Naprawdę to jest wart przeczytania. Czyta się to bardzo, bardzo fajnie i to nie jest ciężkie, więc yy, yy, jest to fantastyczna lektura, bo czegoś się można z tego dowiedzieć, można jakieś wnioski wysnuć. Zapewniam, że zaskoczy Was nieraz, no chyba, że jesteście historykami siedzącymi głęboko w temacie, no to wtedy Was nie zaskoczy. No ale wtedy pewnie już ją znaliście, już pewnie ją przeczytaliście, ale no właśnie. Ym, trzy egzemplarze na Was czekają, yy, a co tu zrobić, żeby je dostać? Yy, więc robimy tak, bo ja też kombinowałam, zastanawiałam się, co tu zrobić, yy, no bo jakieś tam losowanie czy coś tam, to trochę głupio. Yy, jeżeli w komentarzu, oczywiście, że macie ochotę, tak? To w komentarzu opiszcie może historię zasłyszaną od babki, prababki, czego tam macie po kądzieli. No, jak nie macie, nie, nie było żadnej babki, która się zwierzała, no to może być dziadek. W każdym razie, jeżeli czujecie, że macie siłę i ochotę, to może po prostu opiszcie jakąś taką anegdotę, może coś zasłyszanego. Jak nie macie własnej babki, albo nie ma już kogo zapytać, bo czasami tak jest, niestety, niestety już jest, no to być może. Jest to jakaś anegdota, którą gdzieś czy jakąś historię, którą dziś słyszeliście z kręgu krewnych czy znajomych. To możemy się tak mówić. I ja pozwolę sobie wybrać te trzy, które mi najbardziej zapadną w oczy, słuch i inne organy, i się skontakcę. Macie Państwo na to czas do końca sierpnia, więc chyba wystarczy. I, i ślicznie proszę o sprawdzanie powiadomień z YouTube'a na początku września, bo wtedy będzie rozstrzygnięcia i otrzymacie tą swoją kopię. Natomiast, jeżeli nie chcecie czekać, albo nie chcecie się czymkolwiek podzielić, albo nie macie ochoty się niczym podzielić, albo w ogóle nie chcecie pisać komentarzy, no to na dobrą sprawę książkę można zakupić. Jest dostępna pewnie wszędzie, gdzie, gdzie są dostępne książki. Nie wiem, gdzie się w Polsce książki kupuje. W Empikach, czy gdziekolwiek tam. Więc prawdopodobnie, albo na, na stronie no, wydawnictwa Marginesy, bo to jest wydawnictwo Marginesy. Więc tyle mam dla Was na dzisiaj. Siadam dalej do kryminalnych. Bo kryminalnie nawet będą. Już niedługo, już niedługo. Nie wiem czy w tym czy w przyszłym tygodniu jakoś tak. I mam nadzieję, że książka Wam podejdzie. I bo tak jak, mi, tak jak i mi podeszła. Buziaki, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa! pa.